Dzień dobry, nazywamy się Mimo. Dzień dobry. Ja się nazywam Marcin Łunkiewicz, to jest Basia Berkan. Zajmujemy się wirtualną rzeczywistością i wideo 360 od 2 lat. Od roku już, Basiu, będziemy mieli święto niedługo. Rok temu stworzyliśmy Mimo, agencję, która zajmuje się wymyślaniem strategii, ale także wymyślaniem kreacji oraz produkcją dotyczącą wirtualnej rzeczywistości i wideo 360. Ja tak wiem, że mam mało czasu, to ja od razu tak polecę z grubej rury, czyli szybko, bo Basia ma dużo do powiedzenia, więcej niż ja. Ja powiem o technologii i o historii troszeczkę. I dlaczego wirtualna rzeczywistość w tej chwili jakimś dziką falą zalewa cały świat w zasadzie. Między innymi i nas zalała. Więc tak, to jest, wydaje się, pierwsze na świecie urządzenie, które powstało do czegoś, co miało być wirtualną rzeczywistością. Firma Sensorama w 76 roku zbudowała takie urządzenie, a tak naprawdę, to jest to czarno-białe zdjęcie po lewej stronie, powstały trzy takie urządzenia. Firma po tam roku zbankrutowała z wielkim hukiem. No i to było tyle. Później były lata 80, to po prawej te zdjęcia. Czy lata 90. No, powstawały różnego rodzaju patenty. Na pewno wszyscy wiemy, słyszeliśmy albo gdzieś tam czytaliśmy, albo nawet i próbowaliśmy. Ja na przykład, już taki jestem stary. Natomiast dlaczego? Dlaczego mówimy w tej chwili o wirtualnej rzeczywistości znowu? Bo to były tematy, które się pojawiały i znikały. Tutaj temat jest dosyć prosty. Chodzi o technologię i jej cenę. Możemy ich użyć do tego, żeby odtwarzać coś przed naszymi oczami. Jeżeli pomiędzy nas a telefon włożymy dwie soczewki w odpowiedniej wielkości, odpowiedniej odległości, to w zasadzie to spowoduje, że będziemy mogli oglądać coś, co jest bardzo blisko nas i będziemy widzieć to dobrze. No i co? No i proszę bardzo. Cały świat w zasadzie produkuje w tej chwili urządzenia, różnego rodzaju urządzenia do projekcji wirtualnej rzeczywistości. Są to bardzo drogie, już bardzo drogie to może nie, ale są to drogie urządzenia high-techowe typu HTC Vive, które jest fantastyczne, polecam wszystkim, jeżeli ktoś jeszcze nie miał. Właśnie, kto miał kiedykolwiek gogle na twarzy? Ręka do góry. O, super. A kto miał Vive'a na twarzy? Ekstra. Czy Oculus, którego Facebook kupił w 2014 roku za 2,5 miliarda dolców? Razer, to jest open source VR. To jest jakby platforma open source'owa VR-owa, której zebrało się kilkanaście dużych firm, które udostępniają częściowo swoją technologię w open source'ie. Czy Sony, który jest uważany za... jeszcze nie pokazał swoich gogli, w sensie jeszcze nie zaczął ich sprzedawać, ale uznawana jest jakby taka sytuacja, że za parę lat to będzie lider wirtualnej rzeczywistości, jeśli chodzi o dystrybucję kontentu. I to jakby jest informacja, wydaje się, bardzo prawdopodobna. Mają 40 milionów sprzedanych tych PlayStation 4, więc to jest ich potencjalny klient. I pierwsza, ta technologia, którą wam, te gogle, które wam tutaj pokazywałem, to są gogle, które podłączamy do komputera. One są fantastyczne, dlatego że gogle są tylko i wyłącznie projektorami, natomiast urządzeniem liczącym jest karta graficzna komputera. W związku z tym wszelakiego rodzaju interakcje, dobre grafiki, jakościowe sytuacje wymagają tego typu urządzeń. Natomiast jest druga wielka grupa, czyli to, od czego zacząłem, czyli grupa urządzeń, do których potrzebujemy telefon. I jak pewnie cardboarda wszyscy znacie, to możemy użyć jakikolwiek telefon i powinno działać lepiej, gorzej. Czy Samsunga Gira, to jest ta nowsza wersja, czy Zeiss, na przykład ten Zeiss, słuchajcie, to są gogle, które są fantastyczne. Oni mają, jakby generalnie jakość gogli polega tak naprawdę na ich optyce, na ich soczewkach. I Zeiss ma fantastyczne soczewki. To działa w ten sposób, że należy ze strony Zeissa wydrukować, ściągnąć model 3D tej kieszeni. Ona jest dedykowana kilkunastu modelom telefonów. Można dla kilkunastu telefonów taki model ściągnąć. Wydrukować w drukarce 3D i włożyć do gogli. Więc to jest fantastyczne rozwiązanie. Ja jestem bardzo wielkim fanem firmy Pinch z Toronto, startupu, któremu nawet mam slajd jeden taki pokazałem. To jest jakby przyszłość, najbliższa przyszłość VR-u i urządzeń do projektowania, do projekcji VR-u, to jest to właśnie. To jest okładka na telefon, która po normalnym rozłożeniu, to jest, działa mniej więcej w ten sposób, dokładnie tak, ale jeżeli rozłożymy ją w drugą stronę, to zamienia się w gogle do wirtualnej rzeczywistości. Ta kanadyjska firma
też zrobiła software do tego, który zawiera takie dwa pierścionki, ta pani ma te pierścionki na dłoniach, na palcach i one pozwalają w wirtualnej rzeczywistości na jeszcze nie cały system telefonu, ale częściowo pozwalają napisać maila albo SMS-a na przykład. Czyli, że pojawia nam się wirtualna klawiatura i jak ją naciskamy, to możemy cokolwiek zrobić wtedy. To rozwiązanie kosztuje $100 w tym momencie w preselu. Można je kupić za $100, więc nie mówimy o jakichś wielkich kwotach. Natomiast no, my sobie tak wyobrażamy, że to będzie najbardziej popularne rozwiązanie i za rok, dwa lata będziemy w metrze widzieli ludzi, którzy będą w takich kogoś siedzieć. Kolejne ciekawe rozwiązania to jest na przykład Mattel, który w zeszłym roku w grudniu pokazał przed świętami w Stanach swoje gogle. One były do kupienia w Walmartie w całych Stanach za $25. W tym roku w lipcu pojawią się w Polsce w sprzedaży. Czy kolejne rozwiązania jak Homido, to jest francuska firma, która wyprodukowała gogle, ale też taki dziwny patent. No nie wiem, to jest kwestia gustu, czy on jest fajny, czy nie fajny, trzeba założyć i spróbować, nie będę się opowiadał. Ale także polska firma Modecom, która jest znana ze sprzedaży myszek i klawiatur, wyprodukowała swoje gogle i je możemy kupić we wszystkich dosłownie marketach w Polsce. To jest AR, ale to nie wiem, to zaraz wam wspomnę. Natomiast tutaj mamy rozszerzoną rzeczywistość, czyli gogle, które jakby to jest technologia, która naszym zdaniem za około 2 lata będzie na takim poziomie, żeby można było rzeczywiście realnie robić projekty. Natomiast to, co chciałem wam tutaj pokazać, to są przede wszystkim te brandy, loga. Największe firmy na świecie, jest ich znacznie więcej, bo to jest LG, bo to w zasadzie wszystkie korporacje duże technologiczne mają swoje gogle w tym momencie. Jakby decyzja jest podjęta, to jest fala, która nadchodzi i powinniśmy wszyscy się do tego przygotować i zacząć się zajmować wirtualną bądź rozszerzoną rzeczywistością, bo wcześniej czy później będziemy musieli się tym zajmować po prostu. Jeżeli chodzi o realizację, my jesteśmy twórcami pierwszego na świecie serialu 360. Wczoraj zostało to na targach IAB ogłoszone przez TVN, że oni będą to emitowali, we wrześniu będzie premiera. No i stworzyliśmy swoją kamerę, proszę bardzo. Na tej kamerze zrobiliśmy ten serial. Siłą rzeczy kojarzy się przede wszystkim z gamingiem, takim hardkorowym, bo wiadomo, że to jest kategoria, z której VR wyszedł i ona będzie, i gaming na pewno będzie bardzo, bardzo istotną częścią biznesu i motorem rozwoju całej technologii VR-owej. Ale oprócz tego, że mamy gaming, tak samo obraz sztucznej rzeczywistości jest już wykorzystywany w bardzo wielu dziedzinach i każdy kolejny miesiąc, tydzień pokazuje też nowe możliwości. Dlaczego? Dlatego, że VR, jak widzieliście gogle, większość z was miała gogle na twarzy, więc myślę, że zgodzicie się z tym, że złudzenie obecności w kompletnie odmiennej rzeczywistości niż ta, w której fizycznie jesteśmy, istnieje. Jest to związane z prostą rzeczą, że my wyobrażenie rzeczywistości budujemy przede wszystkim na podstawie zmysłu wzroku, więc jeżeli ten zmysł jest w jakiś sposób oszukany, a tutaj chodzi o tą jakość ekspozycji, tak samo wielkość tej ekspozycji, jeszcze do tego, jak dodamy efekty pozostałe zmysłów, czyli na przykład dźwięk, wszyscy jadąc na wirtualnym rollercoasterze mają szansę krzyczeć tak, jakby naprawdę jechali na największym rollercoasterze w miasteczku, w swoim miasteczku. To jest po prostu możliwość bardzo mocnego wpłynięcia na odbiorcę i to jest jakby podstawowa rzecz, którą wykorzystują twórcy nie tylko już gamingowi, ale tak samo szeroko rozumianego entertainmentu, ale też nie tylko. Jest, żeby wzmacniać jeszcze te doznania, Marcin tu mówił o startupie Pinch, startupów, które zajmują się VR-em jest bardzo dużo i to są też startupy, które zajmują się nie tylko tworzeniem gogli, ale tak samo przeróżnego rodzaju ekwipunku, który ma wspomagać te wszystkie nasze doznania. Między innymi tutaj można zobaczyć kask, który no, jest przedziwny, ponieważ on ma w sobie wiatraki, ma w sobie naboje z zapachami przeróżnymi. Można mieć zapach łąki, ale tak samo zamówić sobie zapach prochu strzelniczego czy spalonego lasu. Dzięki czemu oglądając coś, faktycznie nasze zmysły stają się bardzo, bardzo oszukane i powodują wrażenie obecności i uczestniczenia w jakiejś bardzo dziwnej sytuacji.
Czyli tak jak mówiłam, jest to możliwość budowania bardzo dużych emocji, jest to możliwość odczucia obecności i wszystko, co się z tym wiąże, czyli my mamy możliwość bardzo dużego sterowania naszym odbiorcą dzięki wirtualnej rzeczywistości. Poza tym mamy kompletną dowolność miejsca i czasu, czyli to nie jest ważne, gdzie my jesteśmy, bo możemy do człowieka przenieść w każde dowolne miejsce i w każdy dowolny moment w historii nawet. To są wykorzystania komercyjne, które są trochę oczywiste, czyli mówimy tutaj o szeroko rozumianym rynku marketingowym, reklamowym, rozrywkowym. Mówimy tak samo o kategoriach symulatorów wspomagających procesy na przykład sprzedażowe, konfiguratory. Natomiast to, co myślę, że jest, i tutaj jest kilka przykładów, bo to się już dzieje na świecie, tak? Audi na przykład teraz będzie wprowadzało na jesieni najbardziej rozwinięty konfigurator samochodów w wirtualnej rzeczywistości, który pozwoli skonfigurować, już tam nie pamiętam, no ta cyfra jest jakaś gigantyczna, ilość możliwości i opcji wybranego modelu samochodu i będzie się to działo tak, że każdy z nas może, korzystając z tego, będzie miał autentyczne, realne doznanie obecności i bycia w tym samochodzie, ponieważ konfiguracja kończy się możliwością wejścia do samochodu i wybrania sobie odpowiedniego anturażu na jazdę próbną i wszystko to jest nie ruszając się z salonu i z fotela w tym salonie. Jakie są działania te niekomercyjne? To jest to, co myślę, że jest interesujące. No one, tak jak mówię, wszędzie tam, gdzie chcemy zbudować pewne złudzenie i mocne doświadczenie. Na dzisiaj już korzysta z tego muzealnictwo na świecie, aczkolwiek to, co Marcin mówił o rozszerzonej rzeczywistości, augmented reality, to ona myślę, że jeszcze bardziej zmieni narrację ekspozycji wszelakich muzeów, ponieważ da naprawdę możliwość dokładania elementów do istniejącego świata. Działania społeczne to jest też już wykorzystywane przede wszystkim dlatego, żeby zwiększać oddziały o empatię, tak, żeby budować empatię, to za chwilę pokażę parę case'ów. Edukacja, zarówno taka akademicka, na przykład w Kanadzie są już uniwersytety medyczne, które korzystają z wirtualnej rzeczywistości, zresztą jednym z elementów takich programów demo na HTC jest na przykład możliwość obejrzenia, zrobienia sobie skanu anatomicznego, wejścia prawie że w człowieka i obejrzenia dowolnej części jego ciała. Militaria, wojsko, historia jest taka, że wojsko już od dawna korzysta z wirtualnej rzeczywistości, myślę, że nas to nie dziwi. I medycyna. Działania społeczne, to co mówiłam, możemy budować wrażenie obecności. To bardzo mocno było teraz wykorzystane w momencie, kiedy mamy cały kryzys związany z uchodźcami i z tym, co się dzieje na wschodzie. Pomaga to na pewno w tym, żeby ludzi zaangażować, bo jeżeli ludzie czegoś doświadczają, no to wtedy o wiele łatwiej jest z nimi rozmawiać na temat sensu ich uczestniczenia w jakichś działaniach. Tak samo zastosowanie terapeutyczne jest dosyć istotne, bo wspomaga tak samo uczestniczenie osób, które są w jakiś sposób wykluczone ze świata, w tym, żeby mogły do tego świata wrócić i pełnić funkcje w społeczeństwie. To jest przykładowy slajd jakby zastosowań. 360, wideo 360, o którym przed chwilą mówił Marcin, jest bardzo intensywnie wykorzystywane właśnie w działaniach społecznych. Ja tak na szybko powiem o dwóch case'ach. Amnesty International, który jest znany z takiej bardzo intensywnej pracy ze streetworkerami, stworzyło kilka akcji, między innymi w Londynie, które polegały na tym, że streetworkerzy zatrzymywali osoby i pokazywali im, co się dzieje w trakcie bombardowań w Syrii. Filmy były bardzo szokujące, one były puszczane na telefonach. Efekt był taki, że bardzo duża ilość osób podpisywała petycje, chciała się zaangażować w działania, chciała się dowiedzieć, gdzie mogą wpłacać pieniądze, żeby móc tym osobom pomagać. To było połączone jeszcze z aplikacją, która pozwalała na bieżąco śledzić stan tego, co się dzieje w Syrii. BBC, New York Times to są dwa wielkie wydawnictwa, które już regularnie wykorzystują wideo 360 w swoich działaniach reportażowych.
BBC ma swoją platformę online'ową, gdzie możemy znaleźć różne kontenty wideo, nie tylko związane ze sytuacją polityczną i z reportażami społecznymi, ale tak samo odnoszące się na przykład do świata kultury, rozrywki, czy tak samo do treści naukowych. No, to jest przykład naszego serialu, to już nie będę pokazywać. Tak to wygląda, czyli ci, co mieli gogle na twarzy, wiedzą, ci, co jeszcze nie mieli, to zapraszam do przetestowania i doświadczenia, bo wtedy jakby wszyscy będzie każdemu łatwiej zrozumieć, jakie możliwości otwierają się w wszelakich rodzajach działań społecznych i komercyjnych dzięki po prostu takiej technologii. Dziękuję.